Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do kontynuacji artykułu o białych szramach, białych bliznach, jak niektórzy mówią. Cały artykuł będzie, będzie dostępny, to co dzisiaj przeczytam będzie dostępny. U mnie na blogu, poniżej filmiku na YouTubie znajdziecie adres, ale podam wam jeszcze Wojtek czyta wh 40 kblogspotcom Tam będzie artykuł. Wszystkim, którzy którzy wybierają sobie tam jakąś reklamę i klikają, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim, którzy oglądają na YouTubie reklamy nic nie przewijają i wszystkim, którzy na patronajcie sponsorują. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to przyczynia się do rozwoju artykułu na całego, całego kanału. A ja my przechodzimy do artykułu. Doszliśmy do momentu, kiedy trwa bitwa o Terrę. Właściwie się jeszcze nie trwa, ale za chwilę będzie trwała. I jak to wygląda z perspektywy Białych Szram. Więc Legion Białych Szram, włączając w to ich Prymarchę, był obecny na Terze w czasie bitwy o Terre u boku sił Krwawych Aniołów i Imperialnych Pięści. Dzikość ataku sił chaosu była tak, była tak ogromna, że siły inwazyjne zmiotły z pola obrońców i cofnęły ich aż na mury Imperialnego Pałacu, gdzie tysiące zginęły w trakcie jego oblężenia. Kiedy oblężone siły stanęły przed wyłomem i potencjalnym upadkiem Imperialnej Linii Obrony, Jagataj nakazał zmienić plan. Zamiast dokonywać najazdu na niemal niezwyciężone siły chaosu, zwrócił swoje wysoce mobilne wojsko i ocalałe dywizje czołgów lojalistów z Imperialnej Armii do portu kosmicznego Lwiej Bramy. O świcie, błyskawiczny najazd sił Jagataja zniszczył zupełnie niespodziewający się ataku garnizon zdrajców i odzyskał port kosmiczny dla Imperatora. Khan rozkazał swoim oddziałom reaktywację laserów obronnych portu, by zapobiec flocie zdrajców, e, dokonywanie, kolejny, by zapobiec zdrajcom, e, dokonywanie kolejnych desantów zaopatrzenia i żołnierzy. Oddziały Kana e, obroniły wyznaczoną przez niego linię obrony przed kilkoma kontratakami zdrajców i rozpoczęły ostrzał niechronionych okrętów Chorusa. Plan Kana działał doskonale. Napływ wrogich żołnierzy i maszyn pod imperialny pałac został odcięty jednym ciosem. Zainspirowani tym sukcesem lojaliści spróbowali także odbić port kosmiczny muru Wie wieczności, ale ten atak zakończył się bolesną porażką. Siły chaosu zwiększyły garnizon tego portu po odebraniu im lwiej bramy. Historia nie opisuje wielu innych działań Wielkiego Kana w czasie bitwy o Terre. Wiadomo jednak, że w tamtym czasie jego legion bohatersko przemierzał kolejne arterie świata tronowego, angażując się w walkę ze zdrajcami, w błyskawicznych szarżach, starając się odciągnąć ich od imperialnego pałacu i przełamać ich oblężenie. Kiedy oblężenie wreszcie się zakończyło, a Horus zginął z, ręk z ręki imperatora, starte z białych szram wyszli z płomieni galaktycznej wojny domowej z kompanii we krwi, ale wciąż żywi. Mówi się, że Jagatai i jego wojownicy walczyli na wielu bitwach e, z heretyckimi Astartes, którzy próbowali ratować się ucieczką z Terrańskich portów kosmicznych. Białe Szramy wytoczyły kilka bardzo zwycięskich szarż przeciwko siłom zdrajców i wraz z resztkami pierwszej Terrańskiej dywizji czołgów Imperialnej Armii Skutecznie szkodziły liniom zaopatrzenia armii chaosu w ich ucieczce do portu kosmicznego Mury Wieczności, Muru Wieczności. Mówi się, że to Jagataj przewodził każdemu z tych ataków ze szczytu swojego Razorbaka. Jest to opowieść, która budzi podziw słuchaczy po dziesięciu tysiącach lat od czasu tych pamiętnych wydarzeń. Wielki Khan i jego białe szramy z pewnością były na samym czele legionów, które ścigały pokonanych zdrajców do oka grozy w czasie wielkiej czystki, jako że białe szramy niezwykle rzadko pozwalają pokonanym przeciwnikom na ucieczkę, zazwyczaj prowadząc pogoń do rzezi. Choć Gataj prze przetrwał tumultywne bitwy herezji Horus'a, jak wielu jego prymarszych braci, został okrutnie odebrany całej ludzkości w zaledwie kilka lat po osiągnięciu przez Imperium zwycięstwa. Siedem terrańskich lat po zakończeniu się herezji Horusa, w czasie okresu zwanym reformacją, kiedy to Imperium było prowadzone w dużej mierze przez Robuta Guillimana, białe szramy zaadaptowały kodeksa startes, a piąty legion pozwolił na podzielenie jego szeregów na kilka pomniejszych zakonów sukcesorskich. W celu powstrzymania renegatów i obcych, którzy wykorzystali osłabienie imperium i zaatakowali segmentum Ultima w znacznej sile, robot Guilliman nakazał wzmocnienie otaczających rejon walk układów. Białe szramy otrzymały zadanie zabezpieczenia sektora Jasan, czyli układów otaczających ich układ rodzinny. E Według zapisków wielkiego kana z Kuanzu, tuż po swoim powrocie na Mundus Planus, po wielkiej czystce, dowiedział się on, że ich świat i jego lud stali się celem licznych najazdów drukarii, którzy pragnęli schwytać wiele tysięcy Hogorian w niewolę. Choć jego lud walczył tak zaciekle, jak w dniach jednoczenia planety przez Jagataja, to broń mieszkańców Hogoris nie była w stanie poradzić sobie z Zinos. Setki zginęły, a całe tysiące dostały się w niewolę i zostały uprowadzone tajemnymi ścieżkami Pajęczego traktu do miejsca, gdzie spotkał ich los niemożliwy do wyobrażenia sobie przez śmiertelnego człowieka. Kan powrócił w rodzinne strony dopiero po odkryciu, co spotkało jego naród i rozkazał zorganizowanie pierwszego polowania, celem którego miało być uwolnienie porwanych Hogorian lub przynajmniej zemszczenie się za ich śmierć. Jagataj złożył wiele ślubów przeciwko Drukharim i walczył z nimi w wielu następnych starciach, dopóki pokój na planetach w pobliżu Melstromu raz jeszcze nie stał się rzeczą powszechną. O tych wydarzeniach do dziś przetrwały jedynie legendy, jako że wszyscy, którzy byli ich świadkami i uczestnikami, włącznie z prymarchą, zniknęli. Zginęli w trakcie jednej z wielu wojen prowadzonych przez imperium lub zaginęli razem ze swoim prymarchą. Jagatai walczył u boku swojego legionu przez 70 lat po upadku herezji i ostatecznie zniknął w 84 roku 31 milenium, kiedy udał się w podróż do Melstromu. Powszechnie wierzy się, że Jagatai był w pościgu za drukari, którzy zniszczyli Hogoris po bitwie pod Korusil V. Wielki Khan i jego pierwsze bractwo przeszli przez bramę Osnowy do pajęczego traktu Drukhari i zniknęli raz na zawsze. Nikt nie potrafi powiedzieć, co tak właściwie przytrafiło się przy prymarsze, jeśli nie zgubił się on w osnowie lub jeśli nie został zabity ani zniewolony przez obcych, lecz białe szramy wierzą, że Jagatai Khan wciąż poluje na w całej galaktyce i poza nią w pogoni za swoimi największymi wrogami. Białe szramy wierzą, że ich khan wciąż żyje gdzieś w pajęczym trakcie i pewnego dnia powróci do swojego zakonu w czasach wielkiej potrzeby. W wyniku okoliczności zniknięcia ich prymarchy, białe szramy darzą szczególną nienawiścią właśnie drukarich i wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do wypowiedzenia wojny tym sadystycznym Zinos. W ten sposób białe szramy mogą kontynuować walkę w imieniu Jagataja, niszcząc wrogów imperatora i przygotowując się na dzień, kiedy wielki khan zakończy swoje wytrawne łowy i powróci, by raz jeszcze... Poprowadzić swoich wybranych wojowników i rozpocząć następną wielką krucjatę, która zjednoczy całą galaktykę. No i w tym momencie takie wtrącenie, bo ostatnio widziałem, że szykuje się właśnie wielki powrót Jagataja, coś tam Games Workshop szykuje, tak więc będzie pewnie jakaś kontynuacja tej całej historii, rozwinięcie, że w końcu właśnie powrócił. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, gdzieś tam jakieś zajawki się pojawiały. Jeśli wiecie coś więcej, dajcie znać w komentarzach. Mm, od pierwszego polowania Wielkiego Khana do tradycji zakonu przeniknęło nadawanie tytułu Mistrza Polowania jednemu bratu bitewnemu, który od tej pory będzie ścigał wrogów zakonu, którzy w jakiś sposób uniknęli zemsty za swoje przewinienia względem białych szram. Dokładnie co ćwierć wieku kapelanowie odczytują obrzędy wycia, gdzie zapisane są imiona i uczynki tych wrogów, którzy mają zostać ukarani. W pierwszej kolejności mistrz polowania może być kapitanem bractwa, wtedy oprócz pełnienia swoich normalnych obowiązków musi poczynić wszelkie starania do sprowadzenia obiektu polowania na kolana ściąć mu głowę i zabrać ją na Hogoris. Tam jego czaszka zatapiana jest w srebrze. Przy akompaniamencie hucznej uczty ponure trofeum nabijane jest na pal wzdłuż drogi, która prowadzi przez góry Khumkarta w stronę pałacu Kwanzu, potężnej marmurowej fortecy klasztornej, dumnego i dzikiego zakonu adeptus Astartes. I to tyle chodzi, jeśli jakąś taką, powiedzmy, charakterystykę czy tam historię, e, mamy słynne, słynne kampanie, słynne kampanie, jest ich tego właśnie tak przerzucam sobie palecem, palecem tak sobie przerzucam, jest ich troszeczkę, mm, tak więc może nie przedłużając, coś jeszcze poczytamy. No to lecimy. Xenosyt X-173 Plural, 30. milenium. Była to imperialna kampania integracyjna, którą przeprowadziły siły Legionu Białych Szrami, 40. flota ekspedycyjna Imperialnej Armii, utworzonej z genetycznie wzmocnionych żołnierzy dywizji zabójców G9K przeciwko planecie oznaczonej jako X-173 Plural. Ta kampania, toczona przeciwko nieznanym Zinos, trwała przez okres 6 miesięcy, w czasie których oddziały G9K nauczyły się podziwiać skupienie, poświęcenie i okrucieństwo Białych Szram. Zniszczenie Łach maszoga eee, IX wiek 30 milenium łączona kampania integracyjna, toczona przeciwko silnemu imperium Orków, przeprowadzona przez połączone siły Białych Szram, żelaznych wojowników i kosmicznych wilków, u których boku walczyła armia imperialis Auxilia i posiłki z mechanicus. Legendy głoszą, że Prymarchowi Jagataj Khan i Leyman Ras przegonili orków z pola, Perturabo zaś został wpisany do oficjalnych rekordów historycznych Imperium jako towarzysz broni, który wykalkulował optymalną drogę do obejścia niskiej obrony orbitalnej Maszoga. Integracja spirali Araaki. IX wiek 30 milenium. Kampania integracyjna przeprowadzona przez połączone siły białych szram, morsznych aniołów, żelaznych wojowników i imperialnych pięści w regionie przestrzeni kosmicznej znanych jako spirala Araaki. Araaki to, Araakitowie byli ludem budowniczych fortec, ich umocnienia były kopane głęboko wokół ciasnych przejść, odległych wzgórz i z wykorzystaniem naturalnych barier krajobrazu. Żelaźni wojownicy raz jeszcze zostali wysłani do opierającego się woli Imperium układu, by przeprowadzić brutalne, wyniszczające oblężenie. Arakitowie znali się w swoim, na swoim rzemiośle bardzo dobrze, przez co wojna była ciężka i niezwykle pełna przemocy. Integracja Molech, 869 rok 30 milenium. Białe Szramy wzięły udział w wielkiej integralnej kampanii, mm, wielkiej, imp, im, wielkiej imperialnej kampanii integracyjnej nowo odkrytego rycerskiego świata Molech, prowadzonej przez samego imperatora ludzkości. W skład sił imperium wchodziły jeszcze wilki Luny, mroczne anioły, dzieci imperatora i tysiące oddziałów imperialis Auxilia oraz posiłki z Mechanicus i siły Legio Titanicus. Po osiągnięciu zwycięstwa Cyprian z Domu Divine został obwołany planetarnym gubernatorem Molech. Po zdobyciu planet układu, imperator poprowadził swoich prymarszych synów do portalu Osnowy ukrytego pod Ziemią, gdzie wstąpił do królestwa chaosu, by paktować z rujnującymi mocami. Kiedy powrócił, wydawał się wyraźnie starszy, ale o wiele potężniejszy. Przed swoim odlotem z planety imperator, ustano, usta, imperator ustanowił regiment planetarny, złożony z niemal 100 regimentów armii imperialnej, trzech kohort Legio Titanicus i kontyngenty z dwóch legionów kosmicznych Marines, by chronić tajemnic portalu Osnowy. <laughs> no i właśnie, poleciał sobie paktować, no i co, wyszedł, wyszedł potężniejszy. Nie, no coś tu się nie zgadza, no dlaczego? Macie jakieś koncepcje? Bo wiecie, odnośnie imperatora, tak mi się właśnie rzuciło, że przecież... Nie dość, że tyran, bo chciał podbić całe, cały ten cały wszechświat. No, jak, nie, jak nie paktować to siłą, jak się nie zgadzali, to siłą. Teraz idzie paktować z, z chaosem, no coś tu się nie zgadza, coś tu się nie zgadza. Brakuje papieru toaletowego na tym złotym tronie. Coś tu ten, jakaś herezja, i o-io, naprawdę. Um. No coś tu nie pasuje. Integracja układu e, Tyrade 998 rok 30. milenium, kontyngent białych szram służył w tej kampanii u boku Legionu Wilku Luny. Sama kampania rozegrała się zaledwie 7 standardowych lat przed wybuchem herezji Horus'a. Krucjata Ulanorska lata 999 30. milenium do zerowego roku 31. milenium, czyli trwała rok. Krucjata Ulanorska była punktem kulminacyjnym Wielkiej Krucjaty. Ta wielka imperialna kampania rozegrała się w Orkowym Imperium Orkowego herszta Urlaka Uruka. Ulanor jest stolica planetarna tego imperium i miejsce ostatniego starcia tej wojny położona jest w Układzie i sektorze o tej samej nazwie. Horus wykorzystał taktykę znaną od tamtej pory jako grot włóczni, by zniszczyć orkowe imperium poprzez ścięcie jego głowy. Białe Szramy i Ultramarines, wspierani przez Imperialną Armię i Tytany, zaatakowali zewnętrzne planety Układu. Ofensywa była iście maniakalna, choć okazała się całkiem efektywna. Wiele orkowych okrętów ruszyło na oślep przed siebie, by zapobiec atakom na zewnętrznych planetach, wystawiając najważniejszą planetę Układu na zagrożenie ze strony czekających na ten ruch sił Imperium, którym przewodzili Astartes z legionu wilków Luny. Flota Legionu Wilków Luny udała się prosto na ten centralny świat, a będąc bardziej precyzyjnym, prosto <coughs> do fortecy pałacowej Urlaka. W punkcie kulminacyjnym całej kampanii, Chorus i jego justeryni stoczyli zwycięski bój z Hersztem i jego burszujami. Wraz ze śmiercią swojego lidera, siły orków załamały się. A bitwa o planetę zamieniła się w masakrę. Reszta sektora została podporządkowana imperium przez siły Krucjaty w niespełna rok, a niegdyś potężne orkowe imperium podzieliło się na wieści o śmierci swojego władcy. Kiedy to burszuje, imperium ogłosili siebie, nowymi i zaczęli walczyć ze sobą o władzę. Imperium orków pochłonęło samo siebie, a Zinos, którzy utonęli w morzu krwi na ulanorze, byli ścigani po całych setkach układów gwiezdnych, aż po Układ Hondax, Pas Kajwasa i tak dalej. Po odniesieniu tego monu monumentalnego zwycięstwa ogłoszono świętowanie tryumfu na Ullanorze. Na planecie zebrało się wielu wysokich post wysoko postawionych oficjeli z całego imperium, z których a, wszystkim przyszło wychwalać wielkiego zdobywcę Horusa Luperkala. To tu, synom imperatora, przedstawiono nowo stworzony tytuł mistrza wojny, i to tu imperator popełnił swój największy błąd i ogłosił, że przekazuje on mu pełnię władzy decyzyjnej nad dalszymi losami krucjaty. No ten błąd to ja dodałem, Dawid tutaj tego nie przetłumaczył. Kampania Hondax lata 0007, 31. milenium, 07 zgłoście, krótko po triumfie na, na Ullanorze, Jagataj i jego piąty legion zostali wysłani na podbój planet układu Hondax, Epi, e, Epihelikonu, Terasy, Honderali, e, Lerteksu i Femus 4. Punkt kulminacyjny kampanii miał miejsce na świecie Hondax, oznaczone jako Hondax Primus EX-5776 NCXS przez imperialnych kartografów, choć białe szramy i tak nazywały go Białym Światem, ze względu na jego pokrytą, przypominającą sól, nalotem powierzchnię. Biały Świat był kluczowym punktem całej kampanii, było to serce sił zielonoskórych. Khan otrzymał rozkaz od nowo mianowanego Mistrza Wojny, by zapolował na resztki Imperium orków pokonanych na Ullanorze. Zniknięcie Jagataja to jest rok 84 31 milenium, już po herezji Horusa. Zniknął Jagatai zniknął podczas walki z kilkoma kabałami mrocznych eldarów na świecie Korusil V, położonym w pobliżu Melstromu. Prawdopodobnie ścigał on wtedy Archona mrocznych eldarów i przeszedł za nim przez obcy poltar, portal który doprowadził go do fragmentu eldarskiego pańczego traktu okupowanego przez mrocznych Eldarów. Całkiem możliwym jest, iż udało mu się nawet dotrzeć do samego mrocznego miasta, komorach jego los jest nieznany. Krucjaty Światów Sabat, 35. milenium oraz lata 745-775, 41. milenium. Białe Szramy walczyły w obu krucjatach, wytoczonych przeciwko sektorowi Światów Sabat, wpierw po stronie Świętej Sabat, która prowadziła krucjatę, dzięki której sektor ten stał się częścią Imperium Ludzkości w 35. milenium i później, stojąc u boku imperialnych mistrzów wojny Slajdo i Makarota, którzy pragnęli odebrać Światy Sabat z rąk sił chaosu. Białe szramy toczyły tam bój, u boku innych zakonów adeptus astartes, włączając w to zakon żelaznych węży, kruczej gwardii i srebrnej gwardii. W czasie pierwszej krucjaty, to właśnie gwardia honorowa białych szram, zaniosła ciało hmm, poległej Sabat z powrotem na jej świat Hagie, gdzie Marines złożyli ją w grobie. O tych właśnie o Hagi i o Sabat to tam ee, u tego było, prawda? E, jak on się nazywał? Kojarzycie? Kurde, wypadło mi z głowy. Jak się nazywał ten, nie, nie Inkwizytor? No ten, jak on? Wiecie, o kogo chodzi. No, o ten Stanit. No, o komisarza Grantego, Gaunta. no, już wszystko wiadomo. To tam też wiem, że w którejś książce a, się, się dzieje cała akcja, całkiem miodnie tam było. Mm. Kaplica Świętej jest ośmiokątem, a każdy jej kąt wypełniony jest holograficznym życiem, projekcją. Jednego z ośmiu astarty z białych szram, którzy towarzyszyli Sabacie, a, Sabat w jej ostatniej... Drodze, od około 600 roku 41. milenium Światy Sabat zaczęły cierpieć z powodu tak silnych m, najazdów sił chaosu, że w roku 740 41. milenium cały sektor nie był już możliwy do obrony. Imperium nie mogło pozwolić sobie na istnienie tak ogromnej przestrzeni zarządzanej przez sługi chaosu wewnątrz swoich granic. Administratum powołało więc drugą krucjat, krucjatę oświaty Światy Sabat, pełnię władzy operacyjnej oddano mistrzowi wojny Slajdo który był pełen poświęcenia sprawie Świętej Sabat, oryginalnej wyzwolicielce, wyzwolicielki sektora. Osobiście wierzył on, że utrata tak ciężko okupionych terytoriów na rzecz bluźnierczych usług, bluźnierczych sług rujnujących mocy jest zbrodnią przeciwko imperium. Kampania Dryfu Likantos 780 rok, 41 milenium, w wyniku długiej i okrutnej rebelii IV kwadrantu, Białe szramy odpowiedziały na wezwanie do broni u boku Astartes z tego regionu kosmosu i wysłały tam potężne siły, których celem stało się zdobycie ostatniej głównej twierdzy rebeliantów na galaktycznym południu, strefie Melstromu. Mistrz astralnych szponów, Lufthuron, został obrany przywódcą bitewnym kontyngentu Astarte, złożonego z sił jego własnego zakonu, ognistych Jastrzębi, Gwardii Celestian i Białych Szram, wspieranych przez korpusy Szwadronów Śmierci i regimenty Kalsek Gwardii Imperialnej oraz tytany z Legio Venator. Mistrz ognistych Jastrzębi, Stibor Lazerek, sam chciał dowodzić kontyngentem zamiast mistrza astralnych szponów, co stało się zarzewiem wzajemnej urazy zakonów, pod inspirującym przywództwem Hurona siła zadaniowa bezlitośnie spacyfikowała dobrze obsadzony zdradziecki układ i wszelkie siły chaosu w niespełna rok, cementując mm, reputację mistrza jako wielkiego stratega pośród dowództwów e, kosmicznych Marines. Po prostu, e, e, no właśnie, spacyfikowała, spacyfikowała, to wcześniej już wspomniałem, czyli spacyfikowali wszelkie siły. A Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następny będę kontynuował wszystkie kampanie, bo oczywiście mamy 41 milenium i mamy naebane tych, tych e, wszystkich, wszystkich sławnych kampanii. Po prostu 41 milenium, już wspominałem o tym kilka razy. 41 milenium e, w jednym roku dzieje się więcej niż, e, nawet w jednym roku dzieje się więcej niż na przykład w pięciu tysiącleciach w ogóle. No to już jest jakiś naprawdę na Meksyk. Kosmiczny Meksyk. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Jak już wspominałem, kontynuuję temat czytania ciekawostek przez Damona. Tak więc będą się też pojawiały te króciutkie, te króciutkie smaczki. Czasem króciutkie, czasem kilkuminutowe, w zależności od tego, ile tam było napisane i czy jak połączyłem na przykład kilka z nich. Tak więc szukajcie ich też również na kanale. I co? I widzimy się, słyszymy się w następnym, w następnym odcinku. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.